Dzień dobry, nazywam się Iwona Korlacka. Nie jestem okulistą, natomiast obserwując coraz większy napływ informacji, gdzie tak naprawdę bodźce odbieramy wzrokiem i słuchem w dużej mierze, zaobserwowałam, że po prostu ludzie mają coraz gorszy wzrok i stale pogarszający się nawet wzrok i zaczyna się to już przenosić również na dzieci. Żeby zrelaksować mięśnie gałki ocznej, mamy różne ćwiczenia. Jednym to jest bezpośrednia gimnastyka gałki ocznej, ale niezależnie od tego koncentracja na wszystkich ruchomych przedmiotach, więc na spadających kroplach wody z fontanny, na wodospadzie, na drgających listkach, na różnych przelatujących ptakach, na wszelkich obiektach, które w jakiś sposób się poruszają, można spowodować relaksację mięśni gałki ocznej i powrót do mikroruchów, co przywraca prawidłowy proces widzenia. Koncentracja powoduje, że mamy po prostu wyraźne widzenie tylko na obiekcie, na którym się koncentrujemy. Odzwierciedla ćwiczenie, które właśnie teraz zademonstrujemy. Dajemy sobie palce w różnych odległościach i teraz przenosimy uwagę. Najpierw koncentrujemy się na bliższym palcu. Ile widzimy palców? 3, bo ten, na którym się nie koncentrujemy, rozdwaja się. Powstaje obraz z obu oczu. Jeśli przeniesiemy koncentrację na dalszy palec, to wtedy widzimy 2 pierwsze, bo tam nie skoncentrowaliśmy wzroku. Tylko jeden palec widzimy wtedy, kiedy na nim skoncentrujemy wzrok. Kolejna rzecz to jest unikanie sztucznego światła, ale jednocześnie wystawianie oczu na doenergetyzowanie ze słońca. W przypadku, kiedy wychodzimy na jaskrawe słońce, ono nas w jakiś sposób razi. Zakładamy słoneczne okulary. Bardzo zły pomysł, bo lepiej jest wzrok w jakiś sposób przyzwyczaić czy uodpornić na to, żeby on nie reagował w taki sposób na słońce. Nie możemy też wzroku wystawić i patrzeć bezpośrednio w tarczę słoneczną, bo to po prostu nam zaszkodzi. Natomiast możemy wzrok uodpornić i przyzwyczaić do pracy ze słońcem. Ustawiamy się na przykład tyłem do słońca i poprzez takie rotacje w pionie, w skręt, powodujemy, że w pewnym momencie to nasłonecznianie nam delikatnie muśnie oczy. W tym momencie, jeżeli to jest jeszcze rażące, to po prostu mrugamy. Mruganie bardzo ładnie uruchamia wzrok. Później możemy się już odwrócić przodem do słońca i również skręcając ciało możemy mieć ciemność, jak się skręcimy, przodem do słońca i przelatujemy jakby delikatnie przez oświetlone niebo i skręcamy się w drugą stronę.